W zeszłym tygodniu miałem takie bardzo ciekawe przeżycia. W piątek po południu zadzwonił do mnie znajomy i zaprosił mnie w sobotę, żebym odwiedził ich w domu. Pomyślałem sobie od razu, po co mnie zapraszają. No i jak odwiedziłem ich następnego dnia w sobotę, to siedząc po prostu razem z nimi, tak czekałem, kiedy w końcu objawi się ten moment i kiedy dowiem się, po co tak naprawdę zostałem zaproszony. Napięcie rosło, ponieważ czas upływał, a oni tak jakby ciągle nie zdradzali powodu, dla którego mnie zaprosili. No i w końcu ich o to zapytałem, a oni na to odpowiedzieli, że chcieli mnie zaprosić tak po prostu, bez żadnego powodu, żeby po prostu posiedzieć. To było dla mnie bardzo miłe przeżycie, bo poczułem się potraktowany bardzo osobowo. Ktoś zrobił coś ze względu na mnie. To było bardzo dobre. Wieczorem tego samego dnia spotykałem się z innymi znajomymi, z którymi miałem okazję rozmawiać w jakichś trudnych dla nich chwilach, więc przyjechali do mnie po raz kolejny i już na samym początku zdradzili, że dzisiaj przyjeżdżają bez żadnych problemów, że po prostu chcieli się spotkać i porozmawiać. Więc jednego dnia zafundowano mi dwa naprawdę ludzkie przeżycia. Czułem się jak człowiek, czułem się doceniony, czułem się dobrze z tego względu, że ktoś chciał się spotkać ze względu na mnie, nie ze względu na jakiś powód, ale można by powiedzieć, że ja stałem się powodem tego spotkania, że ktoś chciał się ze mną spotkać, a nie ze mną ze względu na coś. Można by powiedzieć, że kochanie drugiego człowieka to jest właśnie traktowanie go jako powód sam w sobie. Może nie być innych powodów, ale ze względu na tego człowieka, z jego powodu będę chciał się z nim spotkać, będę chciał zrobić dla niego coś dobrego. Widzimy to bardzo wyraźnie w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Rzymian. To jest czytanie, w którym święty Paweł mówi nam o tym, że zostaliśmy pojednani przez Chrystusa, mówi nam o zbawieniu, którego dostępujemy. I ciekawe są tutaj słowa, według których nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś oddać życie. Krótko mówiąc, Paweł próbuje nam powiedzieć, że tak naprawdę wtedy, kiedy byliśmy w grzechach, nie było jakichś konkretnych powodów, dla których należałoby nas potraktować życzliwie. I dlatego mówi, że okej, gdyby ktoś był dobry, gdyby ktoś był życzliwy, sprawiedliwy, to łatwiej by było ofiarować za niego życie. Ale jeżeli byliśmy w grzechach, jeżeli byliśmy niesprawiedliwymi, to można by powiedzieć, że Bóg nie miał powodów, żeby nas kochać. Ale jednak jest dalej napisane, że Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli, że Bóg kochał nas i dał nam to, co najwięcej mógł nam dać w tym momencie, kiedy my nie mieliśmy nic do zaoferowania. Można by powiedzieć, że Bóg kochał nas ze względu na nas samych, że my stanowiliśmy powód, że ja i każdy z was stanowiliśmy właśnie powód, dla którego Bóg nas kochał, dla którego Bóg działał dla naszego dobra, ofiarowując za każdego z nas swojego Syna. To wszystko kojarzy mi się z takim niezwykłym zdaniem z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Ta konstytucja się nazywa Gaudium et Spes, została napisana na Soborze Watykańskim II. I tam w punkcie 24 jest napisane, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Dla niego samego oznacza tyle, że Bóg nie stworzył człowieka dla siebie, ale stworzył człowieka dla człowieka. Czyli Pan Bóg, stwarzając człowieka, działał ze względu na człowieka. Pan Bóg, stwarzając mnie, działał ze względu na mnie. Ja byłem powodem, dla którego działał. Bóg nie stworzył mnie po coś. Bóg nie stworzył mnie po to, żebym coś robił. Bóg stworzył mnie po to, żeby
traktować mnie jako cel sam w sobie, żeby traktować mnie jako powód innego, jakiegokolwiek innego działania, żeby traktować, stworzył mnie po to, żebym mógł być kochany, stworzył po to, żeby mnie kochać, stworzył mnie po to, żeby mnie kochać. Nawet nie tyle, żebym ja kochał, ale po to, żebym mógł doświadczać jego miłości, po pierwsze, a dopiero potem był w stanie kochać. Więc to jest coś naprawdę niezwykłego. Widać w tym czytaniu z Listu do Rzymian to, że Bóg traktuje nas jako powody same w sobie. Każdy z nas taki powód stanowi. I ta konstytucja bardzo dobrze to podkreśla, czy wydobywa, albo w pewien sposób może nawet objawia nam to, jak kocha nas Bóg. I teraz wracamy do pierwszego czytania z Księgi Wyjścia. I tutaj jest napisane, Bóg obiecuje to Izraelowi, ale również nam, nowemu Izraelowi, że będziemy mu królestwem kapłanów i ludem świętym. Kapłaństwo, powszechne kapłaństwo, w którym uczestniczymy wszyscy przez chrzest, jak również to kapłaństwo urzędowe, w którym uczestniczą w jakiś wyjątkowy sposób kapłani, polega na tym, żeby objawiać Boga, żeby w tym widzialnym świecie czynić Boga, niewidzialnego Boga, widzialnym. I teraz popatrzcie, bardzo ciekawe jest to, że samo sedno tego kapłaństwa polega na tym, żeby kochać tak, jak kocha Bóg. A Bóg kocha tak, jak powiedzieliśmy przed chwilą, dla nas samych. Każdego człowieka kocha dla niego samego. Więc jeżeli mamy być kapłanami Boga, jeżeli mamy być ludem naprawdę świętym, to musimy się nauczyć tej jednej bardzo prostej rzeczy, żeby kochać innych ludzi tak, jak kocha ich Bóg, a Bóg kocha ich dla nich samych. Bóg traktuje ludzi jako powód, sam w sobie. Ci ludzie, każdy z nich, każdy z nas stanowi właśnie ten powód działania Pana Boga, powód Jego miłości. Nie potrzeba nic więcej, wystarczy, że jestem i już przez samo to zasługuję na to, żeby mnie kochać. Tak ustawił te sprawy Pan Bóg. No i idziemy o koniec końców do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest powiedziane o tym, że robotników mało, ale żniwo wielkie. Jezus posyła swoich apostołów, daje im władzę, żeby właśnie wyrzucali złe duchy, leczyli wszystkie choroby i tak dalej. Być może nie będą nam towarzyszyć takie znaki, jakie towarzyszyły apostołom, ale dostaliśmy od Boga władzę, żeby kochać. Bo wiemy, że miłość to jest dar człowieka dla człowieka. Każdy z nas ma tę władzę, ponieważ każdy z nas dostał samego siebie od Boga, więc mam od Boga władzę nad samym sobą i mogę sobą teraz dysponować. Mam władzę, żeby kochać, czyli mam władzę, żeby dać siebie drugiemu człowiekowi. I Jezus wzywa mnie do tego, powołuje mnie do tego, żebym przedłużał Jego miłość w tym świecie. Niewidzialny Bóg i Jego miłość mogą się stawać widzialne dzięki mnie i dzięki każdemu z was, bo mamy od Boga władzę, żeby kochać. Mamy od Boga władzę, żeby dawać siebie innym ludziom, żeby dawać siebie sobie nawzajem. I popatrzcie, są tutaj te niezwykłe słowa, że Jezus mówi, że jak apostołowie gdzieś już pójdą, to żeby mówili, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Jeżeli nauczymy się kochać, czyli robić tę bardzo prostą rzecz, żeby traktować drugiego człowieka jako powód sam w sobie, to naprawdę będziemy bliżej Królestwa Niebieskiego. To naprawdę będziemy jak apostołowie, którzy dzięki władzy, którą Chrystus im powierzył, będą objawiać właśnie oblicze Pana Boga. I będziemy stanowić to kapłaństwo i lud święty, o którym Jezus powiedział. A popatrzcie, to jest wszystko tak bardzo proste. Wystarczy do kogoś zadzwonić i kogoś zaprosić, tak żeby po prostu poczuł się doceniony bez jakiegoś większego powodu. To chyba naprawdę nie jest trudne.